Samuel Kulczycki, zwycięzca turnieju Lotto z Gwiazdą. Samuel, na początek gratulacje. Bardzo dobra gra dzisiaj. Dziękuję, Wojtek. Wytrzymałeś tę próbę nerwów, można powiedzieć, bo przegrywałeś 2-1 i 9-6 z Konradem Kulpą w finale, ale jednak mimo wszystko to ty zwyciężyłeś w piątym secie. Tak, zgadza się. Było już 2-1, 9-6. Już z takiej sytuacji ciężko wyjść, ale na szczęście gdzieś w duchu sobie powiedziałem, że mogę zwyciężyć ten pojedynek. No i myślę, że to zadecydowało o zwycięstwie całego spotkania, bo potem jeszcze w piątym secie tak samo przegrywałem 6-2, ale tak samo właśnie gdzieś w głowie miałem, że mogę zwyciężyć. No właśnie, co ty w tych momentach obu myślałeś? Czy starałeś się zmienić taktykę, czy jednak mimo wszystko, pomimo tego negatywnego wyniku, starałeś się trzymać taktyki, jaką sobie zaplanowałeś wcześniej? No tak, no nie myślałem jakby, jak było 9-6 o wyniku, tylko jakby próbowałem zdobywać punkty piłka po piłce. Nie patrzyłem na wynik także w piątym secie. No i myślę, że właśnie dlatego łatwiej może mi się grało w końcówkach. Widać było ogólnie na przekroju całego turnieju, że czułeś taki luz. I czy było coś takiego też z perspektywy właśnie stołu, że jednak był ten luz przy tobie? Znaczy może nie, że był luz, tylko myślę, że byłem dobrze przygotowany psychicznie do tych zawodów, bo już wcześniej z Filipem Szymańskim tak samo zwyciężyłem 3-2, 11-9, z Patrykiem Chojnowskim 3-2, 12-10 tutaj w finale. 11-9 w piątym secie. Myślę, że właśnie moja psychika była dobrze przygotowana do tych zawodów. Widać też było, że ty dobrze tutaj obserwowałeś, odbierałeś, ale też bardzo dobrze fizycznie dzisiaj byłeś przygotowany. Dużo pracowaliście teraz podczas tej przerwy? Tak, byłem teraz w domu u siebie w Gorzowie Wielkopolskim. Pracowałem z moim tatą. Wielką uwagę poświęcaliśmy właśnie na takie rzeczy, jak serwis czy odbiór, czy właśnie takie rzeczy, na jakich nie mam czasu, jak jeżdżę na przykład po zgrupowaniach, czy jak jestem w Ochsenhausen. I myślę, że to też na pewno zaplusowało. Teraz przed Wami zgrupowanie kadry narodowej. Samuel, jakie plany ogólnie na kadrę? Czy masz jakiś wewnętrzny cykl przygotowań, który przedstawisz swojemu trenerowi? Czy jednak będziecie razem z grupą pracować nad jakimiś aspektami? No nie wiem, to zależy właśnie, jak pan Krzyszewski zadecyduje. Ja będę się jego słuchał i to, co on powie, to będziemy wykonywać, tak? No i jakieś tam, no wiadomo, że cele mam, tak? Chcę być w czołówce Polski, będę o to walczył. No i miejmy nadzieję, że te zgrupowania dobrze przygotują nas do sezonu. To już taki twój, tak naprawdę drugi oficjalny turniej, bo wcześniej grałeś podczas Lotto Superliga Cup w Warszawie. Tak. Obiektywnie i szczerze, Samuel Kulczycki w Warszawie i Samuel Kulczycki w Bydgoszczy to były dwie różne osoby, czy jednak mniej więcej czułeś się podobnie? Myślę, że nie no, byłem tą samą osobą na pewno, tylko że tam było jakby inne ciśnienie. Nie przywykłem do takich zawodów w ogóle. Też mecz na czas w ogóle był czymś dla mnie nowym. Ciężko było mi się jakby w to zastosować. No i myślę, że grałem podobnie, tak? Bo tam w Warszawie z Danielem Górakiem niewiele mi zabrakło. Też Daniel okazał się lepszy, ale na pewno nie było jakiejś przepaści, jeśli chodzi o mnie, tam, a tutaj. Myślisz, że to może być takim przyszłościowe, że właśnie taka gra na czas? Uważasz, że to jest takie dobre, czy jednak ty jesteś zwolennikiem tej klasycznej gry do 11 punktów? Ja jestem zwolennikiem na pewno meczy do 11 punktów, ale wiem, że dla kibiców myślę, że takie show jak tam było czymś innym, czymś nowym. Wiadomo, też czas, tylko 10 minut. Myślę, że kibice ogólnie, dla kibiców lepszy jest taki system właśnie na czas. Okej, tyle. Samuel Kulczycki, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Gratuluję jeszcze raz.